Miej podanie do zaniesienia do dziekanatu. Sprawdź godziny otwarcia. Pasuje ci tylko piątek, 15.30 do 16.30. Pobierz numerek, pokój 309. Pójdź na trzecie piętro. Sprawdź plan, zejdź do przybudówki na parterze. Czekaj aż wyświetlą twój numerek. Pół godziny później przechodzi sprzątaczka i mówi, że coś im wypadło i wyszły. Wyjdź i pójdź prosto po browca. Odwołują laby we wtorek. Dziekanak otwarty od 7 do 8.15. Numerek, drzwi, wyświetla się, puk, puk, chwileczkę. Słuchaj 10 minut podkowania o odrostach Agnieszki z biura rektora i szumienia ekspresu. Zapukaj jeszcze raz i wejdź. Umazana ciastem absolwentka zarządzania pokazuje paluchem w kartkę, w trzecie wtorki miesiąc dzień wewnętrzny studenci nie są obsługiwani. Wyjdź i pójdź prosto po setkę. Ostatnia szansa. Czwartek. Od 12 do 13. Wyjdź w połowie z wykładu. Kolejka jak za komuny. 12:59 wchodzisz do gabinetu. Yy, dzień dobry pani, czy mógłbym? Czego? Da ten papier. Przegląda, mruży oczy, mlaszcze. Wybija trzynasta. Cały dziekanat wstaje i idzie po kawę do bufetu na mechanicznym. Pierdolni drzwiami, także nawet dyrektor wytrzeźwiał. Wyślij zdjęcie podania przerobione na PDF dziekanowi mailem. Odpisuje po godzinie, że nie ma problemu.